Kochani, witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bardzo bym chciał i mam pragnienie w sercu, żeby Pan Jezus nie był tylko Panem na naszych ustach. To jest życzenie nie tylko dla Was słuchających, ale dla każdego, kto ma świadomość tego, kim jest Jezus Chrystus, bo wiemy, że wielu mówi Pan Jezus, ale tak naprawdę oni nie mają świadomości tego, kim jest Jezus. Ale i też wielu z nas, kochani, którzy są zrodzeni z Boga, którzy są zrodzeni z Ducha, wielokrotnie ześlizgujemy się w miejsce, gdzie imię Pan przestaje mieć znaczenie. Imię Pan straciło w ogóle wartość w postaci świadomości tego, kim jest Pan, że Pan to jest ten, który rządzi, który prowadzi, który nakazuje, który daje przykazania, nakazy i mówi: idź w prawo, idziesz w prawo, idź w lewo, idziesz w lewo. Dzisiaj wielokrotnie nasz Pan mówi: idź w prawo, my idziemy w lewo. Dlatego Pan mówi, i tego każdemu z nas życzę, każdemu z nas, żeby imię Pan nie było tylko imieniem na ustach, ale było imieniem, które prowadzi naszą całą istotę, imieniem, które prowadzi wprowadza postawę naszego serca, naszego umysłu, naszej całej istoty, każdej cząsteczki naszego jestestwa, wprowadza w miejsce, się zawsze drapie. Ja zauważyłem na filmikach, że zawsze się drapie. Jakiś odruch. Wprowadza nas w miejsce, gdzie tak naprawdę my oddajemy mu wszystko na służbę. Paweł w wielu miejscach mówi, kiedy rozpoczyna swoje listy: ja sługa. I teraz słuchajcie, tam to słowo sługa to nie jest dosłownie sługa. To słowo w grece znaczy ja niewolnik. Jezusa Chrystusa. I ja pragnę, halleluja, ja pragnę w modlitwie i szukam tego miejsca. Wiele razy modliłem się, prosiłem, mówię: Duchu Święty, Duchu Boga Żywego, Panie Jezu, prowadź mnie do tego miejsca, gdzie mnie całkowicie zniewolisz. Wiecie, w Dziejach Apostolskich jest taki werset, gdzie Paweł powiedział: my zniewoleni przez Ducha, poszliśmy tam i tam, zrobiliśmy to i to, zniewoleni przez Ducha, halleluja. Tego ja pragnę dla siebie i pragnę dla każdego, kto pragnie Jezusa Chrystusa, by był Jego Panem. Bo teraz powiesz: o, Jezus jest moim Panem, przecież ja wyznałem Go swoim Panem, ja się narodziłem na nowo, Jezus jest moim. Naprawdę Jezus jest Twoim Panem? Jeśli nadal w Twoim życiu dochodzisz do miejsca, gdzie upadasz, gdzie odsuwasz się od posłuszeństwa Chrystusowi, On jeszcze do końca nie jest Twoim Panem. Więc pragnienie tego, żeby po prostu być zniewolonym przez Jego Ducha, halleluja, i podążać wszędzie, gdzie Duch nas prowadzi. Żeby być całkowicie zanurzonym w Duchu Świętym, żeby On nas prowadził, halleluja, wszędzie. Prowadził nas w sposobie naszego myślenia, by nas karcił za wszystko, co jest nieposłuszne, niepoddane w posłuszeństwo Chrystusowi, Jezusowi. Każdy nasz akt, każdy nasz ruch, halleluja, żeby nie był wykonany, zanim nie będziemy mieli tej świadomości, co Duch chce od nas, halleluja. To jest miejsce piękne. I nawet kiedy idziesz, tak Paweł szedł do Rzymu, on wiedział, że z Rzymu nie wróci. Się żegnał z braćmi w łzach. Mówi: już was nigdy nie zobaczę. I później ich ostrzega, że między was wejdą wilki, między wami też będą wilki, które będą chciały po prostu pozyskać uczniów. Będziecie walczyć w kościele, w ciele, o to, żeby jak najwięcej uczniów pozyskać. Dzisiaj jest to samo, to jest to samo. Wszyscy, znaczy nie wszyscy, przepraszam za słowo wszyscy, bo to takie wszyscy to jest zawsze, wszyscy i tak dalej. To są głupie słowa, nieraz kobieta z mężczyzną się kłóci i mówi: ty zawsze! A to nie jest tak, że on zawsze, albo ona zawsze. Zawsze to jest zawsze. Zawsze to ty oddychasz. Więc wrócę, znowu odlatuję, halleluja, więc wejść do tego miejsca całkowitego oddania się Jezusowi Chrystowi. Wiecie co? Ja miałem wejść na modlitwę, ale to jest właśnie tak, że kiedy wstaję rano, modlę się, mam pewien plan, dobra, skończę modlitwę, kwestię modlitwy, część druga, ale tak w jakiś sposób Pan mnie prowadzi inaczej, ale no, lecimy, halleluja. Może ktoś po prostu ma to usłyszeć, może właśnie Duch Święty prowadzi w tym kierunku, że ktoś ma to usłyszeć.
Hallelujah. Więc wprowadzić, wejść w to miejsce, gdzie Pan Jezus jest prawdziwy, znaczy Pan Jezus jest Panem. I co jest najważniejsze? Pan Jezus, czy ty jesteś Jemu posłuszny? Czy ty Jemu nie jesteś posłuszny? Czy ty jesteś nowonarodzony przez, z łaski za darmo, przez wiarę, przez Ducha Bożego zrodzony? Czy ty nie jesteś zrodzony na nowo przez Ducha i jesteś nadal jeszcze w tym miejscu buntu i braku oddania się Chrystusowi przez to, że się nowo narodzisz, później stajesz się Jego dzieckiem? Bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś, w jakich okolicznościach jesteś, Pan Jezus będzie Panem. I niekoniecznie będzie Twoim Panem. Niekoniecznie może być moim Panem. Słuchajcie, jesteś w domu. Wchodzą trzy osoby. I każda z tych osób nakazuje ci coś w tym samym czasie. Której posłuchasz i wykonasz to, co ci nakazuje. Byłem w wojsku. Służyłem prawie 2 lata w Armii Polskiej. To było w roku 91. I to było bardzo proste. Tu nie było żadnego w ogóle, żadnej dyskusji. Przychodził starszy kapral, przychodził sierżant i przychodził kapitan. I do nich prosili, że takiej sytuacji nie było, bo oni się między sobą nie sprzeczali, ale gdyby była taka sytuacja, że oni w trójkę by przyszli i w trójkę by wydali mi rozkaz, kogo bym posłuchał? Tego, który ma większy autorytet. Ten, którego faktycznie uważam za większy autorytet. Ten, który ma więcej na pagonie. Bym słuchał. Więc co tak naprawdę w twoim życiu jest twoim Panem? Co jest tym autorytetem, który cię prowadzi do posłuszeństwa temu czemuś czy temu komuś? Bo może być tak, że twoje ciało, nasze cielesność może być naszym Panem, a nie Jezus Chrystus, chociaż wyznajemy Go ustami swoimi, że jest naszym Panem, więc może być tak, że naszym Panem jest żona albo mąż. Może być tak, że twoim Panem, moim nie, bo wiem, to jest oczywiste dla mnie, twoim Panem może być telewizja, telewizor. I tak dalej, i tak dalej. Można sobie wielu panów i bożków nazbierać. Czy Pan Jezus jest twoim Panem? Czy On cię prowadzi? Czy ty jesteś mu posłuszny? Jeśli nie jesteś w tym miejscu, to ty musisz się uniżyć, to ty musisz się poddać, to ty musisz wejść do miejsca w modlitwie i prośbie. No, wchodzimy w modlitwę. Halleluja, może dotkniemy tego tematu. W modlitwie, w prośbie, w przemianie umysłu Słowem Bożym, przemianie umysłu i obmywaniu umysłu Słowem Bożym. Jak mówiłem, ja będę cały czas o tym powtarzał, bo mam świadectwo w swoim życiu i będę się tym świadectwem dzielił, jeżeli jesteś zainteresowany świadectwem mojego życia. Jakiegoś tam urywku, bo nie będę opowiadał o całym życiu, bo to biografię można by było napisać. Ja prawie mam 50 lat. Niektórzy teraz, ci, którzy słuchają tego filmiku, powiedzą: o, co, ty masz prawie 50 lat? Tak, prawie mam 50 lat. Dlatego nie będę się dzielić całym życiem, urywkiem życia, które dla mnie jest najbardziej wartościowe, ten urywek, który tak naprawdę zrobi największy impact, największe uderzenie w moim życiu, halleluja, przez słowo i modlitwę i przez post, halleluja, zobaczycie. Więc wracamy do Pana. Dlaczego tu mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co do was mówię? No właśnie, to jest to. Więc tak, Pan mówi: idź w lewo, a ty idziesz w prawo. Pan mówi: idź prosto, a ty idziesz w lewo. Pan mówi: stój, zatrzymaj się, a ty idziesz. To czy faktycznie jest twoim Panem, czy faktycznie jest naszym Panem w tym momencie, kiedy tak postępujemy? Nie, On nadal nie jest twoim Panem, nie jest naszym Panem. Chociaż jest Panem, bo jest Panem Panów i Królem Królów. I to jest niezaprzeczalne. Tak jak to, że Jezus Chrystus, przez to, że zrodziliśmy się z Ducha i zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia,
to Pan nas uświęcił, oddzielając nas dla siebie. A teraz my mamy poddać się procesowi uświęcenia, oddzielając się od świata, oddzielając się od brudu, od wyjścia z Babilonu. Izrael wyszedł z Egiptu, bo Bóg ich wyciągnął z Egiptu i prowadził ich. Natomiast Egipt był w nich cały czas. Oni mieli się wyzbyć tego myślenia, tego całego syfu, brudu, który jest w Egipcie. I Bóg miał z nimi problem. Dlatego, że oni nie chcieli się wyzbyć. Oni przez 40 lat chodzili i dochodzę do wniosku, że oni legli tam martwi, bo ta generacja, to pokolenie, które wyszło z Egiptu, oni nie weszli do ziemi obiecanej. Wiecie dlaczego? Pan ich cały czas prowadził przez 40 lat. Chłostał ich. I oni wszyscy poumierali. I zrodziło się nowe pokolenie na pustyni. I to dopiero weszło. Dlatego, że te stare pokolenie, ono nigdy nie wyszło z Egiptu. Ono miało nieprzemieniony umysł. Ono nie chciało się poddać, nie chciało się uniżyć. Nie chciało spokornieć przed Bogiem. I po prostu Bóg musiał w taki sposób postąpić, jak postąpił. Bóg jest mądrym Bogiem. Bóg wie, co trzeba zrobić, żeby wypełnić obietnicę. Jeżeli ty nie posłuchasz Pana, a Pan powie ci: idź tam i przynieś mi wiadro pełne wody. Idź tam, przynieś mi, czy zrób to i to. A ty tego nie zrobisz, a Pan potrzebuje naczynia, czyli ciebie, do tego, żeby to zrobić. Ono minie ciebie i pójdzie i rozkaże komuś, czy też powie komuś, kto to zrobi. Dlatego nie bądźmy ignorantami. Zobaczcie, oni poumierali na pustyni, dlatego że oni nie byli pokorni, nie byli poddani, nie byli ulegli Jezusowi Chrystusowi. Tak, Jezusowi Chrystusowi, który ich prowadził w nocy, w płomieniu ognia. Bóg. Więc tak, polegli. Ciężko im było, bo wtedy nie byli tak jak my, zrodzeni z ducha, nie mieli Boga w sobie. Tak jak Bóg dał wcześniej obietnicę, że prawo moje włożę w ich serca, przemieni ich i tak dalej. Mamy to prawo w sercu, prawo tego, że Duch Święty nas dotyka. Mamy świadomość tego, że to czy tamto jest złe. Jak często, nawet kiedy mamy tą świadomość, zasmucamy Ducha Świętego i robimy na przekór, wbrew temu, co mamy w sercu. Więc Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawca, prowadzi. Więc czy jesteśmy posłuszni? My musimy być posłuszni. Słuchajcie, posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi nie jest opcją. To jest całkowite oddanie i posłuszeństwo i to jest obowiązek sługi Jezusa Chrystusa. To jest obowiązek. Ja teraz wam powiem coś, co może krew zmrozić w żyłach. Może nie powiem teraz. Więc Pan Jezus, czy ty będziesz wyznawał Go Panem, czy nie będziesz Go wyznawał Panem, On zawsze będzie Panem. Albo powiem. Słuchajcie, sytuacja. Ten, kto ma dzieci, wie. Ten, kto nie ma dzieci, może zrozumieć obraz, który teraz naświetlę. Są dzieci, wiemy. Dzieci z natury rodzą się już zbuntowane. Wiemy o tym. To jest natura ludzka. Dziecko trzeba uczyć, co jest dobre. Dziecko nie trzeba uczyć egoizmu. Dziecko już po prostu jest egoistą. Powiesz, a jak ty tak możesz mówić? Bierzesz po prostu, wkładasz dwójkę dzieci do pokoju, trójkę dzieci do pokoju, jednego. Najpierw nie. Wsadzasz jedno dziecko do jednego pokoju, dajesz mu 10 zabawek, to dziecko zaczyna się bawić tymi zabawkami, każdy z tych zabawek dotyka. 3-letnie. I
Widzisz, że skupiło się to dziecko tylko na jednej zabawce, resztę odrzuciło w kąt i bawi się tą jedną zabawką. Do pokoju wchodzi drugie dziecko. Nie wyrywa temu pierwszemu dziecku zabawkę, bierze to, co jest, tą zabawkę, która jest w kącie. Nie zawsze tak może być, ale w większości tak jest. To dziecko, które pierwsze było, ono już stwierdziło, że te wszystkie zabawki należą do niego, bo ono dostało te zabawki i zaczyna wyrywać temu drugiemu dziecku zabawkę, tą, która leżała w kącie, którą się już w ogóle nie bawił. Zaczynają walczyć o tą zabawkę, krzyczeć na siebie. Nawet dziecko jedno drugiemu potrafi zabawką uderzyć go w głowę, czy gdzieś tam w część ciała, bo walczy o tą zabawkę, którą się w ogóle nie bawił. Co to jest? To jest egoizm, to jest czysta forma egoizmu. Wszystko moje, nie podzielę się z tobą. To jest, wiecie. Więc wracam do tej sytuacji, przepraszam sobie. No. Rodzice wiedzą, że dzieci są wielokrotnie nieposłuszne, trzeba uczyć ich posłuszeństwa i to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby uczyć nasze dzieci posłuszeństwa. Bo jeżeli nasze dziecko nie będzie posłuszne rodzicowi, to wtedy to dziecko w przyszłości nie będzie posłuszne władzy, a władza to pochodzi od Boga, więc mówię o władzy Bożej. Będzie ciężko. Jest dużo w przypowieściach Salomona o wychowaniu dzieci. Jest bardzo ważne to, co Bóg mówi w przypowieściach Salomona o wychowaniu dzieci. Czytajcie przypowieści Salomona, jeżeli chcecie wychowywać dzieci po Bożemu i w Boży sposób. Wiemy, że wielokrotnie możemy wychować dziecko, które jest całkowicie zbuntowane, pełne buntu i krzyku. Dobra, wracam, bo znowu odleciałem. Odleciałem jak zwykle. Przepraszam Was za to. Chociaż ja wiem. Więc tak. Idzie mama. Często matki prowadzą dzieci do przedszkola, do szkoły. Ojcowie też nierzadko to robią. Więc mama, tata prowadzi dziecko za rękę blisko drogi na chodniku. I dziecko w pewnym momencie wyrywa się matce z ręki i leci na drugą stronę ulicy, bo zobaczyło kwiatek, na przykład piłkę, nie wiem, coś tam zobaczyło, coś, co przykuło dziecka uwagę i leci po tą piłkę na drugą stronę ulicy. Matka w szoku stanęła jak wryta, bo autobus jedzie nawet z niemałą prędkością po tej drodze i po prostu matka jest świadoma tego, że w momencie, kiedy zetknie się on z miejscem na drodze, to autobus uderzy w to dziecko. I matka krzyczy: stój, stój, Antek, Zośka i tam, jakie tam imię tylko chcesz, stój. I teraz jest ważne, czy to dziecko jest posłuszne matce, czy nie. Czy głos matki, czy ojca jest autorytatywny na tyle, żeby to dziecko się zatrzymało w miejscu jeszcze bezpiecznym dla niego, czy po prostu dalej pobiegnie, nie zważając na to, co mama czy tata mówi. I teraz, jeżeli to dziecko rozpoznaje autorytet swojego rodzica, to ten autorytet chroni to dziecko przed śmiercią w tej sytuacji, w której teraz się znalazło. Jeżeli natomiast ten głos rodzica, opiekuna, tego, który jest autorytetem, jest niczym tak naprawdę, to dziecko nie czuje autorytetu, nie czuje respektu przed rodzicem, zginie. Po prostu zginie. I teraz powiem Wam coś, co, tak mówiłem, zmroży krew w żyłach wielu. Zbawienie jest uzależnione od tego, czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem. Bezpieczeństwo jest uzależnione, w Twoim życiu jest uzależnione od tego, czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem. Bo zbawienie to bezpieczeństwo, to ochrona, osłona przed złem, przed grzechem. Bo do czego zostaliśmy zbawieni? Do czego zostaliśmy zbawieni? Co znaczy słowo zbawienie? Jeżeli ty... Mój kolega się utopił kiedyś. 18 lat miał chłopak. W przeddzień, kiedy się utopił, przyszedł do mnie do domu.
był niewierzący. Ale jeszcze tydzień przed, w przeddzień był u mnie jeszcze, ale tydzień przed był u mnie w domu i głosiłem mu Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o Zbawicielu. Mówiłem mu Słowo Boże, mówiłem mu, żeby się nawrócił i opamiętał się, bo był chłopakiem, który nadużywał alkoholu, tak? Po prostu każdy chłopak, który, większość chłopaków, którzy nie podążają za Chrystusem, alkohol, dyskoteki, panienki i tak dalej. I on tydzień przed przyszedł do mnie i rozmawialiśmy. Ja mu zacząłem głosić Ewangelię. Nawrócił się, halleluja. Oddał swoje życie Jezusowi. W momencie, kiedy nałożyłem na niego ręce i zacząłem się o niego modlić, on się rozpłakał. On się rozpłakał, usiadł na fotelu i zaczął płakać. I mówi, nie wiem, dlaczego płaczę, coś mnie dotknęło, ja po prostu nie wiem, co się dzieje ze mną, ja płaczę. I oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi w ten dzień. Ale tak od razu nie była przemiana, że od razu poszedł za Jezusem. Niektórzy tak mają, niektórzy nie. Dalej się zmagają. Tydzień później przyszedł do mnie i mówi, słuchaj Andrzej, miał w torbie odtwarzacz wideo, wtedy to było to odtwarzacz wideo. Ja ci dam w zastaw za 400 zł ten odtwarzacz wideo, proszę cię, czy możesz mi dać pożyczyć pieniądze. Bo jutro mam 18 i wyjeżdżam z kolegami nad jezioro. Wziąłem od niego ten odtwarzacz w zastaw, dałem mu te 400 zł. I na drugi dzień jego siostra przybiegła do mnie z płaczem i powiedziała, że Piotrek się utopił. A później się okazało, że go utopili. Że to było morderstwo. Był nielubiany. Był paserem, złodziejaszkiem takim. Miał powiązania różne z różnymi takimi towarzystwami złodziejaszków i innych takich elementów. Był nielubiany. Dlatego, że miał ostry język. Ci ludzie, którzy go utopili, poszli do więzienia. Teraz o tym myślę. Ale wracając do tematu. Czym jest zbawienie? Zbawienie jest wybawieniem cię od czegoś, co jest dla ciebie niebezpieczeństwem. I teraz, kiedy ty jesteś na przykład na środku jeziora i skurcz cię złapał i ty zaczynasz tonąć, to czym w tym momencie jest dla ciebie zbawieniem? Zbawienie jest ratunkiem. Jest tym, że ktoś podpływa łódką i wyciąga cię z wody. To jest twoje zbawienie, dlatego że się topiłeś, byłeś w miejscu, gdzie groziła ci śmierć. Jeszcze jedna historia. Kiedyś pojechałem nad jezioro. Dostałem od wujka płetwy, takie wojskowe, duże, czarne, sztywne płetwy. Dzisiaj są takie bardzo elastyczne. I te płetwy założyłem sobie na nóżki, a byłem 12-latki, może 12-13 lat miałem. Te płetwy były duże, ale były takie paski, że można było je spiąć, że one pasowały mi na stopę. I wypłynąłem sobie. A zasuwało się w tych płetwach? Ojojoj, trzeba nie mieć dużą siłę w nogach, żeby wypłynąć. I wyobraźcie sobie, że jedna z tych płetw mi się zaślizgnęła z nogi, prawie że na środku jeziora. A ja miałem świadomość, że to są mojego wujka płetwy, on sobie tam z wojska przywiózł. Ta płetwa już widziałem wcześniej, bo korzystałem z tych płetw często. Ona tak zaczęła spływać w dół, w wodę. I ja zanurzyłem się po nią. Tak się zanurzyłem, że oddechu mi zabrakło. I ja się wynurzyłem i dostałem jakieś paniki i zacząłem szaleć. Później wyłowiliśmy tą płetwę. Ja zacząłem szaleć, paniki dostałem. Jak zacząłem się, wiecie, nogami ruszać pod wodą, to ja straciłem w ogóle kontrolę nad sobą, dlatego że ta jedna płetwa nie pozwalała mi po prostu postawić się w pion. Ja w szok padłem. I wiecie co? Ja po prostu myślałem, że to już jest ostatni dzień mojego życia. Ale chwała Jezusowi, halleluja. Ja dzisiaj mówię chwała Jezusowi, wtedy nie byłem wierzącym. Wyobraźcie sobie, cud, kłoda była drewniana. Nawet i wcześniej nie zauważyłem. Kłoda drewniana pływała. Ja na tą kłodę wlazłem. No to nie była duża kłoda. Ona taka podtopiona była. Ona tylko miała tylko taką krawędź nad wodą, a reszta była pod wodą. Ja tą kłodę się złapałem i podpłynąłem z tą jedną płetwą do tego, do brzegu. Ta kłoda była dla mnie zbawieniem.
Jeśli ty nie słuchasz się Pana Jezusa, jeśli ty nie podążasz z Jego wskazówkami, jeśli ty nie słuchasz słowa, na przykład, podaję przykład, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Przecież to jest jasne. Czy tu trzeba jakąś teologię wysnuwać z tego? Słuchaj, teraz jeżeli będziesz teologię z tego wysnuwał jakąś, a nie będziesz słuchał tego, co dokładnie Słowo Boże mówi, to Jezus nie jest twoim Panem. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście przemieniali swój umysł. Czy to jest trudne do zrozumienia? Jeśli tego nie robisz, Jezus nie jest twoim Panem. Więc zbawienie jest drogą posłuszeństwa. Od czego nas Jezus zbawił? Od gniewu przede wszystkim. Gniewu Bożego, który nadchodzi na wszystkich nieposłusznych i zbuntowanych. Od czego nas zbawił i wybawił? Dał nam możliwość i moc przez swoje słowo i przez posłuszeństwo Jego Duchowi do tego, żebyśmy byli uwolnieni, oddzieleni od naszej starej natury, żeby mieć słowa przeciął nas i dał tą granicę pomiędzy cielesnym a duchowym i żebyśmy zaczęli podążać za tym, co jest duchowe, a nie za tym, co jest cielesne. Przecież Paweł jasno i wyraźnie mówi, że ci, którzy podążają za ciałem, podążają ku zepsuciu i śmierci, a ci, którzy oddali się duchowi, Rzymian 8.1, który został w wielu przekładach Słowa Bożego usunięty. Oczywiście kontekst później to mówi, ale po co usuwają to, co jest centralne i esencjalne, że ci, którzy według ciała postępują, poumierają, a ci, którzy według ducha będą mieli życie. I nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, dla tych, którzy nie postępują. Nie ma już potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, tylko według ducha. Bo prawo ducha życia dało nam życie. Słuchajcie, czytacie słowo i trzeba być temu słowu całkowicie posłusznym, bo to jest Chrystus Pan, który mówi do ciebie każdego dnia. Zbawienie przychodzi przez posłuszeństwo. I teraz do czego zostaliśmy zbawieni? Halleluja, jestem zbawiony, halleluja, ja jestem zbawiony. No chwała Bogu, jesteś zbawiony, ale do czego zostałeś zbawiony? Do tego, żeby nadal żyć w ciele? Do tego nadal, żeby po prostu upadać w grzech? Do tego zostałeś zbawiony? Do tego zostałeś zbawiona, żeby swojemu mężowi po prostu złorzeczyć? Do tego zostałeś zbawiony, by swojej żonie złorzeczyć? Do tego zostałeś zbawiony, zbawiona, by nadal trwać w swoim nałogu? Do tego zostaliśmy zbawieni? No to czym my się różnimy w tym momencie od ludzi, którzy nie są zbawieni? Więc w świecie to jest grzesznik, a my to jesteśmy święty grzesznik. Co to jest za różnica? Słuchajcie, uświęcenie, oddzielenie się, przemiana umysłu, tak naprawdę oderwanie cielesności i zawieszenie jej na krzyżu, żeby już więcej nigdy tam nie zeszło, bo to jest morderca, nasza stara natura to jest morderca. To nie jest, kochani, opcja. Absolutnie to nie jest opcja. To jest obowiązek, to jest śmiertelny obowiązek, że mamy tak naprawdę zabić swoją cielesność. Zabić. Krzyż, codzienny krzyż. Po co to jest dane? Jeśli chcesz zostać moim uczniem, mówi Pan Jezus. Pan Jezus. Nie Jezus koleżka. Pan. Jeśli chcesz zostać moim uczniem, jeśli słowo... Słuchajcie, zróbcie kiedyś ze studium Nowego Testamentu, zwłaszcza listów apostolskich i podkreślcie sobie każde słowo, gdzie jest umieszczone jeśli, bo jeśli to jest warunek. Jeśli ty pójdziesz tam, to dostaniesz to, co tam jest. Ja wyślę kogoś, powiem, jeśli ty pójdziesz do garażu, tam jest pizza dla ciebie, bo zostawiam, no do garażu, bez sensu. Jeśli ty pójdziesz i otworzysz lodówkę, w lodówce jest pizza, weź sobie je podgrzej. Jeśli ty pójdziesz, jeśli nie pójdziesz, nie dostaniesz pizzy. Jeśli nie zrobisz tego, co mówi ci jeśli, nie dostaniesz tego, co mówi jeśli.
A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i pożądliwościami. A ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje. Zróbcie sobie studium jeśli. Będę kończył. Więc do czego zostaliśmy zbawieni? Poznacie prawdę, a prawdę was wyswobodzi. Bo Syn was prawdziwie uczyni wolnymi. Od czego? Od grzechu. A grzech jest żądłem czego? Śmierci. A śmierć jest czym? Oddzieleniem od życia, którym jest Bóg. Łapiecie w ogóle tą kolejność? Tą zależność? Przecież nic nieświętego nie stanie przed obliczem Boga. Dlatego Pan Chrystus Jezus tutaj, w tym ciele, okazuje nam cierpliwość, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Jest to jasno i wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym. Przecież to jest do wierzących powiedziane. A ta cierpliwość jest dla nas zbawienna, bo łaska Pana daje nam mądrość, abyśmy wiedzieli, jak mamy czynić, jak mamy postępować, by się Jemu podobać i by On mógł nas przemieniać. My musimy być cały czas pod prysznicem Bożego Słowa, pod prysznicem Jego obecności w modlitwie, by nas cały czas obmywał. Dlatego Paweł nam to mówi, żeby wasz duch i dusza i ciało było czyste, beznagane. Na co? Na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to ma być beznagane? Dlaczego ta oblubienica ma być czysta, bezgrzeszna, całkowicie bez jakiegokolwiek... Dlaczego? No, jestem zbawiony. Kur, jestem zbawiony. Chłopie! Poddaj się procesowi zbawienia. Oczyszczenia, uświęcenia. Zobaczcie, wszystkie przypowieści Pana Jezusa są jedno stado, drugie stado. Konkoł. Mówią, a konkoł to świat. Muszę kończyć 32 minuty. Więc oddaj się Jezusowi Chrystusowi w posłuszeństwie. Wtedy On będzie prowadził Cię drogą zbawienia, oczyszczenia, uświęcenia. Halleluja. Bo zbawienie to nie jest tylko kupienie biletu do nieba. I teraz robię wszystko, co chcę. High life. Robię wszystko, co chcę, na co mam ochotę. Chrystus nie jest Twoim Panem w tym momencie. Jeżeli Ty myślisz, że Ty przez małą, krótką modlitwę kupiłeś sobie bilet do nieba, to jesteś w błędzie, chłopie. Nie można sobie kupić zbawienia i po prostu teraz robię, co chcę. Jestem jak świat, robię to, co świat robi i jestem inny. Absolutnie nie. Czytaj Słowo Boże. Czytaj Słowo i bądź posłuszny Słowu Bożemu. Zbawienie jest procesem zaczynającym się od przemiany. Zbawienie jest procesem, to jest pieczęć ducha i ten pieczęć jest ducha po to nam dana, żebyśmy mogli rozróżnić, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest Bogu, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. I w tym momencie tak naprawdę przez swoją wolę i posłuszeństwo poddajemy się, skłaniamy się, zmuszamy się, aby nasz, całe nasze ciało, nasze jestestwo zgięło się przed Panem i Królem i było Mu posłuszne. Kiedy widzisz, że coś w Tobie przeciwstawia się woli Chrystusa, Ty bierzesz potężny młot i bijesz gwoździe i przybijasz się do krzyża, umartwiasz się, żeby ten dziad, który jest w nas, ta stara natura, która jest obrzydzeniem, obrzydliwa dla Boga, po prostu była całkowicie przetransformowana przez przemianę umysłu, przez przemianę naszego całego życia, halleluja. Poddawajcie się Bogu, poddawajcie się Jezusowi Chrystusowi w posłuszeństwie, bo jak On może was zbawić, jak On może was oczyścić, jak On może was prowadzić swoimi ścieżkami sprawiedliwości, drogami świętości, jeśli my się Mu nie poddajemy z własnej woli. Musimy. My musimy, wierzący w Chrystusa Jezusa, wierzący, którzy wy otwieracie usta, mówicie, Jezu, Panie, poddajcie się w posłuszeństwo Chrystusowi, a jeśli coś w was się nie poddaje, przymuszajcie się do tego. Proście Pana o chcenie i wykonanie, on wam da chcenie i wykonanie. Chwała Jezusowi, halleluja, mógłbym mówić więcej. Z Bogiem, halleluja. Chwała Jezusowi. Błogosławię każdego, kto słucha tego filmiku. 34 minuty, 35, później się głos wyłącza. Chwała Jezusowi.